oczywiście ktoś, kto jest dobrze ciepło ubrany. Jak ma kilka warstw ubrania, to nie jest ciepły, ta woda zimna się nie dostaje. Bardziej może przeżyć i przetrwać osoba wysportowana. Wolniej na przykład wychładza się i może zachować spokój, jest bardziej odporna psychicznie. Kiedy już tą osobę wydostaniemy na brzeg, musimy jej pomóc. Wydostajemy ją na brzeg, robimy badanie. Jeśli oddycha, to powinniśmy przenieść ją w ciepłe miejsce i udzielając pomocy zdejmujemy jej ubranie, wierzchnią część mokrą i otrzewamy ją. Oczywiście ratownicy, zobaczcie, mamy takie tutaj, taką folię życia, którą można poszkodowanego przykryć. A kto wie, którą stronę do ciała trzeba przykryć tą osobę ratowaną? Tutaj to już pytałem, tam kolega przychodzi. Która strona musi być na wierzchu, jaki kolor folii? Srebrna na wierzchu? Dobrze. Żeby kogoś ogrzać, to przykrywamy tą srebrną częścią do ciała. Ale oczywiście, jeżeli wyjmiemy kogoś spod lodu, to pamiętajcie, że tak, tak jak kolega, że to nie wystarczy. Musimy mu dać ciepłą odzież, musimy go ogrzać. I staramy się do niego być spokojnie, opiekować się nim i nie możemy poszkodowanemu wydawać jakichś poleceń, tak, żeby szybko szedł albo żeby jakieś ćwiczenia fizyczne robił, ponieważ on jest bardzo słaby. Jeżeli jest nieprzytomny, to układamy go w pozycji bezpiecznej i powiadamiamy służby ratunkowe. Rozpoczęliśmy w grudniu, dokładnie 16 grudnia. Pierwsze takie spotkanie pod hasłem Bezpieczny Lód odbyło się 16 grudnia w szkole podstawowej nr 4. Dzisiaj tym spotkaniem tutaj w szkole, w zespole szkół nr 2 kończymy tą akcję. Akcja ma na celu propagowanie bezpieczeństwa na wodzie, w szczególności na lodzie, na zamarzniętych akwenach wodnych. Koledzy z Państwowej Straży Rybackiej z Cielnowskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego opowiadają dzieciom, pokazują, jak się zachować wtedy, kiedy pęknie lód, kiedy się pod kimś lód załamie, jak komuś pomóc, jak zadbać o bezpieczeństwo takiego człowieka, który na przykład wpadnie do wody po zerwaniu się lodu. Tak, to jest poważny problem, dlatego że tutaj w okolicach Ciechanowa jest dużo takich zbiorników, powiedzmy, dzikich, wodnych, gdzie troszeczkę tylko się pojawi lodu, to dzieci i młodzież chętnie wybierają się na takie tak zwane ślizgawki tam. No, o tym, jak ważny jest to problem, świadczy też to, że w zeszłym tygodniu Straż Pożarna w Ciechanowie też razem z WOPR-em i z pogotowiem ratunkowym zorganizowali szkolenie na kąpielisku Krubin, też pod tym właśnie hasłem Bezpieczny Lód. Zainteresowanie jest duże. Tutaj dzisiaj mamy dwie grupy, po półtorej godziny takie spotkania. W każdej takiej grupie jest po około 200-250 dzieci. Jest taki pomysł, żeby przed wakacjami zorganizować drugą taką akcję, oczywiście nie pod hasłem Bezpieczny Lód, a pod hasłem Bezpieczne Kąpieliska czy Bezpieczne Pływanie. Także będziemy chcieli to w maju, czerwcu prawdopodobnie powtórzyć akcję, tylko w kontekście letnim i wakacyjnym. Wstrząs zalecany, ładowanie, odsuń się. Uwaga, proszę się wszyscy odsunąć, mówi ratownik. Przycisk wstrząsu. Urządzenie wyzwoliło taki prąd z jednego tego drucika, wyzwala się prąd, przepływa przez ciało poszkodowanego do drugiego miejsca i ten impuls elektryczny aktywuje pracę serca, a ratownik w tym czasie już prowadzi resuscytację. Szkoleniowy. Wezwij pomoc. Analiza rytmu serca w toku.